więc przystępujemy do pracy. Pani Tatiana, jak zaczyna? Tą naszą ćwiartkę koła składamy sobie na pół. I tutaj, w tym miejscu, próbujemy ją przeszyć albo skleić, jak komu wygodnie. Tak, ja zacznę, a wy ze mną powtórzycie i zrobicie to, co trzeba. Tak, ja przypominam wam, że możemy ten filmik sobie zatrzymać, spauzować, jeżeli zajmie wam to dłużej niż pani Tatianie. Nie przejmujcie się tym, wciskamy pauzę i możemy go też przewijać, cofać, żeby sobie popatrzeć na najfajniejsze fragmenty. I widzę, że już mamy zszytą. Tak, choinka jest już zszyta. Troszeczkę ją też w międzyczasie przecięłam, żeby miała taką tutaj jakby farbankę. Możemy sobie to jeszcze tutaj pogłębić. Będzie tak bardziej choinkowo wyglądać dzięki temu. No to oczywiście. Ale wygląda jak czapeczka. Tak, Mikołaju. Ty też masz taką czapeczkę, więc zastanów się, czy nie warto byłoby zrobić z niej. Choinki? Mikołaj chodziłby z choinką na głowie, no to trochę by dziwnie wyglądało. Ale to wygląda jak czapeczka moich elfów. To na pewno elfy się ucieszą, bo mieli ozdobione czapeczki. Zabieram panią, pani Tatiana do siebie do rodzinien i tam będzie pani mogła wykonać takie czapeczki moim elfom. O, świetnie! Mamy lalkę, no proszę bardzo. Zobaczcie, zobaczcie jakie to proste. Czyli co, teraz nasadzamy ją na ten kijek? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Tutaj jeszcze. Mamy gwiazdeczkę. Aha, będziemy zdobyć. Tak, do wycięcia gwiazdki chyba potrzebujemy jednak pomocy rodziców, bo nie jest to takie proste zadanie. Ja oczywiście nie robiłam szablonu, dlatego ta gwiazdka może nie jest taka bardzo proporcjonalna, ale nikt nie powiedział, że ona musi być proporcjonalna. Dokładnie. Myślę, że jeszcze możemy serduszko przykleić, tego motylka i sobie tu... O, misio! Mamy za bardzo miejsca na to serduszko. Misio, tak? Aha. To też, żeby za dużo, tak, nie nakleić? No, już myślę, że wystarczy. Wystarczy, wystarczy, tak, pięknie. Ślicznie coraz choinka wygląda, słuchajcie. Troszkę miejsca tutaj. Chciałam jeszcze dołożyć bombki z filcu, ale nie wiem, czy nam się zmieszczą. Czyli można zrobić bombki z filcu. Tak, możemy dołożyć kilka. Jakie kolory bierzemy? Bombek? Tak. Czerwoną. Czerwoną bombkę. Jak zrobić bombkę z filcu, słuchajcie? To jest ciekawostka. No nie, to nie jest takie trudne znowu. Wycinamy znowu kółeczko. A, faktycznie. Pięknie. Bach. No i super. I dwie wystarczą, myślę. Słuchajcie, pani Tatiana przycina nam tutaj oczka i je będzie kleić, a w międzyczasie my przygotujemy się do animacji, tak? Bo lalka mi się animuje, czyli porusza się i sprawia się, że one ożywają. Słuchajcie, każdy aktor lalkarz, tak jak sportowiec przed meczem, tak aktor przed animacją, musi się rozszerzyć, więc teraz szybkie ćwiczenia, taka rozgrzewka lalkarska, więc wyciągamy rączki przed siebie, tak, robimy takie piątki dwie i zaciskamy piąstki, no, trzymamy tak z 5 sekund i puszczamy. I tak, i tak, i tak, i tak, i tak zróbmy sobie z 10 razy. Bardzo dobrze. Potem, słuchajcie, jak już mamy te rączki takie, to je złączymy tak i robimy takie, o, kręcenie, żeby nam się stawy rozgrzały, tak, żeby były gotowe do animacji, żeby nie było kontuzji. Potem strzepujemy, tak, tak jakbyście czarowali. Bardzo ładnie. Jeszcze możemy sobie wziąć, złapać paluszki, tak, powyginać tu i tu, o, i tak, każdy paluszek z osobna. Jak już te rączki są rozgrzane, będziemy mogli przystąpić do animacji, tak. To jeszcze z tyłu przykleję dwie gumki, żeby... Jak tam się odwróci ta lalka. Tak, żeby miała z tyłu. Coś, jakąś dekorację piękną, dobrze. Czyli zaraz będziemy mieli kupę gotową. O! Podoba się Mikołajowi taka piękna! No piękna, no nie mogę się doczekać, żeby nią poanimować. O, zobaczcie. Lalka na kiju animuje się nią bardzo prosto, tak? Trzymamy sobie lalkę, tak? I po prostu sobie się nią poruszamy. To są takie małe lalki, ale śliczna, piękna, uśmiechnięta choinka. Tylko czegoś nam brakuje, pani Tatiana. Właśnie,
myślę, że znów brakuje nam parawanu. Parawanu nam brakuje. No właśnie, parawan to jest bardzo ważna rzecz, żeby ta lalka wyglądała, że ona żyje. Musimy schować aktorów lalkarzy. W tym przypadku to jestem ja i pani Tatiana. Tylko za czym my byśmy mogli się schować? Słuchajcie, parawan możemy wykonać z czego tylko chcemy. Potrzymaj. Ale to ma twój worek. Tak? O, świetnie. On jeszcze pusty, bo już prezenty, część prezentów rozdana. To zrobimy sobie parawan z worka i teraz w magiczny sposób znikniemy, proszę. O, widzicie, jest Mikołaj. Mhm, dobrze? Dobra. Akcja. I słuchajcie, o, i w ten sposób animujemy. Kupu, nasz parawan schowany sobie na ziemi. Dziękuję pani Tatiana za to. Słuchajcie, a teraz zobaczcie, taką choinkę nie musimy koniecznie animować w taki sam sposób jak kukłę, ponieważ myśmy jej tutaj nie podkleili, ani nie zaczepili. Możemy sobie ją ściągnąć. O, pach. Możemy nią też animować, zresztą jak każdą lalką, trzymając po prostu za choinkę i chodzić sobie po stole. Możemy ją nałożyć na rękę, troszeczkę jak pacynkę, dzień dobry. No. I też może się poruszać w ten sposób. Tak, tak naprawdę, słuchajcie, możecie animować wszystkim. Tak? I wszystko możemy ożywić, na przykład takie nożyczki, proszę. Bach, mamy nogi i sobie nożyczki wędrują. A, mają nawet piękne oczy, zobaczcie. Więc to tylko zależy od waszej wyobraźni, co postanowicie ożywić. Tak, wszystko ta trzeba może być aktorem. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za kolejne spotkanie. Zapraszamy was na następne. Bądźcie z nami, do zobaczenia. Pa, pa!